Ostatnio miałaś nieco inną stylizację. Wiem, że zamysł był troszeczkę też bardziej kontrowersyjny. Dzisiaj jest na spokojnie, inny charakter imprezy. Wiele komentarzy po tamtym wyjściu związanych ze stanem twojej skóry i tak dalej. Jak się poczułaś, kiedy je czytałaś? Wiedziałaś, że będzie aż taka burza? Nie czytałam. Znaczy wiem, że były hejty, ale spodziewałam się tego. A propos mojego stanu skóry, to nie wiem w ogóle o co chodzi. No słuchaj, jestem w ciąży, mam rozstępy i to jestem w trzeciej pełnej tak ciąży. Więc no sorry, ale nie spodziewajmy się tutaj po prostu gładzi albo żebym tam jakimś pigmentem sobie wysmarowała ten brzuch. Nie wstydzę się swojego ciała. Jest jakie jest, uważam, że jest wystarczająco piękne, żeby je pokazywać. I uważam, że zdjęcia były piękne, są piękne i wyglądałam naprawdę bardzo dobrze. I jak miałabym powtórzyć, to bym to powtórzyła. Czy to nie jest trochę tak, przynajmniej ja tak wywnioskowałam, że z jednej strony ludzie chcą, abyście wy, gwiazdy, pokazywali naturalność, a z drugiej strony, gdy na przykład ta naturalność jest pokazywana, to mierzycie się właśnie z różnymi, nie zawsze miłymi komentarzami. I tutaj wystarczy spojrzeć na Joannę Koroniewską, która na przykład udostępniła komentarze mówiące o tym, że wygląda brzydko, staro i tak dalej. Znaczy, no coś w tym jest rzeczywiście, bo z jednej strony oczekują od nas prawdy, a z drugiej strony, jak już pokazujemy tę prawdę, no to jest hejt, tak? Ja uważam, że my Polacy jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, właśnie na takie występy, jakie ja miałam ostatnio. Jeżeli byłaby to gwiazda z zagranicy i pokazała się za granicą, no to wszyscy by po prostu krzyczeli ohy i achy. Natomiast u nas w Polsce to już jest B. Jak kobieta ma zgrabną figurę i pokazuje brzuch i prawie że cały biust, jest wszystko w porządku, jest bardzo seksowna. Natomiast jak już kobieta jest w ciąży, to najlepiej, żeby zamknęła się w domu i siedziała, bo to jest bardzo intymne. Już brzucha wtedy nie można pokazywać. No ja mam odmienne zdanie, jak zresztą wszyscy zauważyli. Będę trzymała się swojego i nie mówię, że nakłaniam dziewczyny, żeby chodziły teraz z gołymi brzuchami, tak? Ale żeby się nie wstydziły swojego ciała, będąc w ciąży, bo rozstępy, duże brzuchy to jest coś normalnego, ale ja uważam, że nasze ciało w takim stanie jest naprawdę bardzo piękne.